Siemanko kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj otwieramy kalendarz adwentowy z Rossmana, You are Beautiful. Jest to kalendarz z pędzlami, nie wiem czemu tu są takie małe okienka, niektóre są takie troszkę uchylone, ale nie zaglądałam, więc przekonajmy się, co w nim znajdziemy. Ja będę dzisiaj otwierać w ten sposób, coś innego, jakoś inaczej, więc już przechodzimy do otwierania. Co otwieramy jedynkę. Jakaś kartka. I jeszcze rozwaliłam okienko wyżej. Patrzcie, jest takie duże okienko. I w środku była kartka. Taka karteczka. Jest na niej napisane: chcesz, aby ulubione cienie znalazły się na Twoich ustach? Możesz to zrobić, nakładając najpierw na usta bazę pod cienie. Serio? Czy to będzie taki kalendarz z takimi kartkami? Miał być pędzle. No dobra, jedziemy dalej, do dwójki. W dwójce mamy już taki podłużny kształt. Teraz dziesiątka się otworzyła. I w dwójce mamy pędzel. Tylko jeszcze nie wiem, jak go wydobędę. Dobra, mam go. W dwójce mamy pędzelek. Nie jest on jakiś super. Tutaj nie ma żadnego znaczenia. Ma po prostu czarną rękojeść. I jest on skośny. Tak nie do końca. Może na tym pokażę. Nie wiem, może widać, że te włoski są nierówne. Nie wiem, czy to widać. Ale minę zrobiłam. No, pierwszy pędzel. Cóż mam powiedzieć. Lecimy do trójki. Trójka znowu małe okienko. Znowu kartka. Czy to będzie kalendarz z połową takimi kartkami? Chcesz podkreślić kolor swojej tęczówki cieniami? Oczy zielone, fioletowy, oberżynowy, śliwkowy, purpurowy, a oczy brązowe, zielony, khaki, granat, róże i fiolety. No niby pomocnicze, ale nie wiem, czy wspomniałam na początku, ten kalendarz kosztował 50 zł na promocji, bo ogólnie on kosztował chyba 69 zł. Z karteczkami. Czwórka. I w czwórce mamy taki puszek. Mamy tutaj napis. I mamy taki puszek. Możemy sobie wsadzić dwa palce. Pac, 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 pac. Puszek nie jest zły. Więc już mamy dwie rzeczy. Jedziemy do piątki. Wydaje mi się, że coś mi tu spadło na dół, więc no i już widzę nawet pewnie z góry, tutaj kawałek rękojeści. Mamy kolejną karteczkę w piątce. Masz tłustą cerę, użyj pudru matującego, transparentnego pod podkład. Kolejna karteczka. Szóstka. Szósteczka, gdzie jest szósteczka? Szósteczka duża. I co mamy w dużej szóstce? W dużej szóstce mamy pędzel i to bardzo duży i bardzo ciężki. Jest o, taki pędzel. Taki pędzel szczoteczkowy. Nie wiem, do czego może być. Może do podkładu? Nie mam pojęcia. Możecie mi napisać w komentarzu, do czego można użyć takiego pędzla. Lecimy dalej. Siódemka jest tutaj. W siódemce mamy kartkę oczywiście. Najlepsze jest to, że teraz ten kalendarz zrobił się mega lekki. Masz ochotę powiększyć oko, użyj białej kredki na linii wodnej oka. Czyli wydaje mi się, że ten kalendarz jest taki typowo dla takich nowych osób z kalendarzami. Z kalendarzami, z kosmetykami. No słabo. 8. I w ósemce coś mamy. I w ósemce mamy taki silikonową gąbeczkę. Wygląda trochę taka jak podkładka do butów. W takim woreczku. Możemy zrobić test, jeśli będziecie chcieli. Włożę na chwilę. Takiej gąbki, bo nigdy nie używałam takiej gąbki.
Nie wiem, czy ona ma być w takiej folii jakiejś. Zobaczcie, się tak marszczy. Jakby była taka żelka w jakiejś folii. Nie wiem, czy to tak ma być. Nie używałam jeszcze takiej gąbki, ale zamówiłam fajne, mokre produkty z Shein. Hity TikToka, więc na pewno niedługo będzie nagrane. Przetestujemy sobie, tylko muszą do mnie dojść oczywiście. To była ósemka, lecimy do dziewiątki. Mamy dziewiątkę tutaj i mamy tutaj kartkę kolejną, której nie mogę wydostać, ponieważ tutaj coś spadło z góry. Warto mieć w kosmetyczce dwa kolory podkładu, które możesz dowolnie mieszać, aby uzyskać idealny dla siebie kolor. Więc na pewno to jest dla takich początkujących, mogłoby być to fajne i pomocne. W moim przypadku, no to trochę zmarnowane 50 zł. Myślałam, że to będzie pełno jakichś małych, wiecie, chociaż takich pacynek. Chociaż pacynkę do tego. Dziesiątka, gdzie jest dziesiątka? Dziesiątka. Jesteśmy prawie w połowie kalendarza i mamy cztery rzeczy. Jest tutaj. I dziesiątkę mamy pustą, więc pewnie to, co gdzieś tutaj latało przy dziewiątce, to jest od dziesiątki, więc ja to... A jednak dwie rzeczy latają, więc wyciągnę jedną z nich. I jest to taki płaski pędzelek. O, widzicie? No nic spektakularnego. Lecimy do jedenastki. Jedenastka jest tutaj. Już widzę małe okienko, więc pewnie będzie karteczka. Tak, już ją czuję. Chcesz uzyskać efekt glow? Dodaj do ulubionego podkładu odrobinę rozświetlacza w płynie. Dwunastka. Jestem zła na ten kalendarz. Duże okienko. I w dwunastce mamy kolejny taki pędzelek. Szczoteczkę. Trochę widzę tutaj chyba przeszedł jakiś... Widzicie, tutaj jest nazwa nawet. Eco. Eco Nutour. Trzynastka. Już będzie pewnie kolejna karteczka. Oczywiście. Chcesz podkreślić kolor swojej tęczówki cieniami? Oczy niebieskie uwielbiają miedziany, brzoskwiniowy, rdzawy, zgaszony, pomarańczowy. Aha. W ogóle beznadziejnie to jest napisane. Trzynastka, czternastka, czternastka. Gdzie mamy czternastkę? Piętnastkę widzę. O, czternastka jest tutaj. I to jest też to podłużne okienko. Czyli jest puste. I tutaj znowu mamy coś do wydobycia przez dziewiątkę. I mamy tutaj taki skośny, płaski pędzelek. Nie wiem, jak wam to pokazać. Może tak? No, te skośne, płaskie pędzelki to akurat mi się przydają, jak sobie robię henne albo brwi w ogóle maluję, to mi się przydają. Piętnastka. Pewnie będzie karteczka. Kalendarz z karteczkami za 50 zł. Nawet nie ma tej karteczki, pewnie gdzieś spadła. Szesnastka jest tutaj większa i mamy gąbeczkę, nawet taka średnia miękkość, ale fajnie wygląda, chociaż tyle. Gąbeczek nigdy nie za wiele moim zdaniem. Siedemnastka jest tutaj. To jest to uchylone okienko i oczywiście mamy karteczkę z tego, co widzę. Pamiętaj, że nasza twarz nie kończy się na linii żuchwy, dlatego nałóż podkład również na szyję. Jakbym nie wiedziała. Osiemnastka. Większe. I mamy tutaj ciekawy pędzelek. Jest taki inny całkiem. Bardzo ciekawy kształt. Czy może do... Może do bronzera? Do czego byście wykorzystali taki pędzelek? Dajcie znać. I dosyć to jest chyba jakieś metalowe, bo jest dosyć ciężkie. Fajnie wygląda ten pędzel, podoba mi się on akurat. Dziewiętnastka. Oczywiście nie zapomnijcie, i tutaj już nie ma karteczki. Dwudziestka. Jest. Dwudziestka duża.
O, i znalazłam jakąś karteczkę, załóżmy, że to było z dziewiętnastki. Nałóż róż na szczyty kości policzkowych, a uzyskasz atrakcyjnej świeżości. I tutaj mamy dwudziestkę, już rozwaliłam kalendarz. I w dwudziestce mamy taki biały. Patrzcie, jak to wygląda. To jest w ogóle jakieś porysowane. O co chodzi z tym? Nie podoba mi się wykonanie. Zobaczcie. Nie, nie, równo wycięte. Jest taki bardzo miękki. W ogóle tu widzicie, co się dzieje? No nie, nie podoba mi się to. Ogólnie taki pędzel można by było użyć do nakładania podkładu, ale on jest strasznie miękki. Strasznie się wygina, więc nie wiem, nie podoba mi się to. Na szczęście nie zostało dużo okienek. 21, gdzieś widziałam. Jest tutaj. 21, karteczka. Solidna aplikacja różu nie tylko na kości policzkowe, a także na nos daje efekt sztucznej opalenizny. Raczej bym powiedziała, że zawstydzenia i takiej dziecinnej tej. O, tu jakaś karteczka wypadła od razu z góry. Czekajcie, jeszcze mi to wypadło. Chcesz, aby twoje ucho wyglądało biżuteryjnie? Nałóż na nie rozświetlacz. Ogólnie jestem zawiedziona ten kalendarz. Mega, mega, mega. Otwieram 20, otwierałam 21. Tak, 21, to teraz 22. I tutaj nic nie mam. Jakby co, tam nic nie ma, bo wylatuje tędy. Jest to taka brzytwa, chyba. Jest to coś takiego. I to jest chyba taka brzytwa do brwi albo wąsika tutaj. Nie wiem, ale i nie chcę wiedzieć. Raczej tego nie będę używać, bo boję się tego. Dobra, 22 było, 23, gdzieś tu była karteczka na pewno. A to jest pewnie ta, co mi tu wypadła gdzieś. No i zostało nam 24, duże okienko, zobaczymy, co dostaniemy na święta. 24 mamy zwykły pędzel. Tak, i może być do pudru, może być do rozświetlacza. No, jestem bardzo zawiedziona. Mamy tutaj masę takich karteczek pomocniczych. Myślę, że dla debiutantów byłyby ok. Dla niedebiutantów, no już raczej nie. Mamy tutaj pędzel do podkładu, nazwijmy go, do pudru. Powiedzmy do cienia, płaski, cienki. Mamy powiedzmy do brwi albo do linera. Taki pędzel. A w ogóle może spojrzę z tyłu, dlaczego oni proponują te pędzle duże. No tutaj chyba jest wyjaśnienie. Ten duży, piszą o tym dużym, że to jest pędzel ergonomiczny duży, czyli może być do wszystkiego, może być do mycia twarzy. A to jest napisane, że to jest pędzel ergonomiczny mały. A i to jest nożyk do brwi. Więc ja bym sobie tym brwi nie cięła raczej. Tutaj mamy ścięty, to może być do rozświetlacza. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem produktów, dziewięć produktów, dziesięć puszek, jedenaście i dwanaście gąbka. Czyli mamy 12 produktów i 12 karteczek. Ja wiem, że 50 zł to w tych czasach nie jest dużo. No, ale myślę, że jest to trochę robienie ludzi w bambuko z takimi kartkami. Mogło być napisane, że to jest kalendarz dla początkujących, czy coś takiego. Nie podoba mi się, że zmarnowałam tak pieniądze na takie pędzle. Chociaż ten mi się bardzo podoba. Może się do czegoś przyda. No i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, żeby było nas więcej, żeby zrobić większe zasięgi. Oczywiście do przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Cię żaden film. I zapraszam na moje media społecznościowe, takie jak TikTok, Instagram, Twitter. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!